Tutaj zostały nam jeszcze chyba z dwa sekrety. O, tu jest strasznie dużo miejsca do latania. Tam musimy się dostać na górę. Ja się jeszcze rozglądam za ewentualnymi znajdźkami. Dobra, tu nic nie ma. W każdym razie, nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj, jak się przyświeci flarą nawet, to można zauważyć odznaczający się fragment podłogi. To jest klapa prowadząca do sekretu. Będziemy musieli podpalić te dwie pochodnie tutaj, żeby otworzyć do niego przejście, ale to pochodnie musimy zabrać z góry. A na razie zbierzemy sekret jeszcze, który możemy stąd. I niestety to wymaga skakania po linach. Życie Lary jest takie ciężkie. To nie będzie prosta sprawa. Ja nie wiem, czy ona stąd doskoczy w ogóle, ale wydaje mi się, że powinna. Aha, dobra. Skakanie po linach. Czy jestem dobrze ustawiona? Tak, nie wiem. Ostatnio mi nie szło to skakanie po linach. Dobra. Też wydaje mi się, że krzywo jestem. To jest niestety ten problem, że Lara musi być idealnie prosto, bo inaczej nie doskoczy. Dziękuję bardzo, że skręciłaś sobie kark. To na pewno nie jest moja wina. Dobra. Musimy się skupić, żeby ten let's play nie trwał 3 godziny. Bo już i tak trwa bardzo długo ze względów technicznych. No why? Dlaczego ona nie skacze na ten... Dobra. Pełne skupienie. No. Teraz. Ja nie wiem, czy ja mam się może jednak odbijać z wyższego fragmentu. Spróbujmy tak, jak ona skacze na to. O, teraz się jakoś chwyciła, nie? Czyli można jakby zjeżdżać na sam dół chyba. Jeszcze trochę. Chociaż teraz to mam wrażenie, że nie doskoczę, no ale... Kto ją tam wie? O! To było interesujące. Dobra, teraz przynajmniej już mamy doskoczyć na półkę, więc tyle dobrze. Tak, i to jest kolejny sekret. Naboje do granatnika. Tutaj mamy jeszcze do rewolweru. I naboje do Uzi. Więc jesteśmy uzbrojeni po zęby. Masakra po prostu. Ale daliśmy radę. Na szczęście. Dobra. Teraz chyba... Mam nadzieję, że stąd mogę skoczyć tam. Już nie muszę się na linię bujać. Bo to i tak niestety było konieczne. Właśnie, żeby się tam dostać. Nie! Nie! Nie mówcie, że... A mogę tu... O, mogę tu. Ale chyba i tak z miejsca nie doskoczę. Jest, jest, udało się. Jezus. Jest. Sukces. Matko. Ale i tak tu chyba będę musiała potem wracać tędy. Coś tak czuję.
Bo to i tak trzeba potem chyba na górę, ale... Głupowy nie tam. Czy tam coś jest? Chyba nie. Dobrze. A, świetnie. Jeszcze wy. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście, skubańca? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że już więcej nie. Dobra. Teraz sobie skoczymy tutaj. Aha. No naprawdę. Weźcie się, uspokójcie. Tak, powinniśmy iść na górę. No masz. No masz, ja po prostu nie wytrzymam zaraz z tymi nietoperzami. Wpakuj się, Lara, na górę i bez gadania mi tu. My chyba powinniśmy pójść ogólnie tam. Ale my chcemy sekret! Jestem zachłanna i przez to Lara ginie! O Boże... Dlaczego świat jest taki niesprawiedliwy? No tak to normalnie moglibyśmy już wyjść z tego levelu chyba. Ale nie! Po co? Dobra. Jezu, więcej was matka nie miała. Piszczące gnojki. No masz. No, gdzie jesteście? Słyszałam was. Dobra, nieważne. Tu mamy dźwignię. Ta dźwignia nie jest konieczna do przejścia gry, tak mi się wydaje, bo powinniśmy pójść tędy. Ale dźwignia otwiera nam, znaczy podnosi nam tą klapę tutaj. O, tu. Tam jest taka dziurka, nie wiem, czy widzieliście. Do tej dziurki oczywiście musimy wsadzić łapkę. I ona będzie nam potrzebna właśnie do sekretu. No, widzicie? Tam taki prześwit do góry, to tam właśnie moglibyśmy już pójść, ale Ania jest zachłanna, więc... Więc zapylamy na górę do dziurki, żeby wsadzić w nią łapkę. Może podnieś się jeszcze. Ja nie wiem, jak ty sam skaczesz. Okej. Okay. Tak, i z tej fantastycznej dziurki wyciągnęliśmy pochodnię, dzięki której będziemy mogli się dostać do sekretu. Teraz musimy sobie to pochodnie zrzucić na dół. Dobra, zapiszmy na wszelki wypadek. Dobra, miejmy nadzieję, że tam spadła w jakieś normalne miejsce. Nie, Lara. No i tam. Co tam z życiem? Dobra, gdzie jest moja pochodnia? Tu, okej. Dobra, to idziemy już ją podpalić i będziemy mogli zabrać ostatni sekret, ale niestety, że tak powiem, będę musiała znów skakać po linach. To jest frustrujące. Wolę nie podpala się od tego. Nie, ale sama sobie to narzucam, nie? To jest po prostu... To jest, ja wiem, że to jest moja wina, jestem masochistką i w ogóle, nie? Ale to już wiecie. Ja w Tomb Raiderze zawsze jestem masochistką. Jej! Dobra, możemy się pozbyć. Chyba. I idziemy po nasz sekret. Fantastyczny. Tu już coś nieprzyjemnego.
możemy usłyszeć. Tak, tu już się nam zaliczył, ale my idziemy po rzeczy. Ale jak widzicie, tam jest sprytna pułapka Tomb Raiderowa, która spędza sens powiek po prostu, nie wiem, mi przynajmniej osobiście od wielu, wielu lat po prostu. To nie jest łatwa rzecz do przejścia. Kiedyś widziałam na nią taki sposób, że człowiek, znaczy Lara stanęła po prostu tam blisko tej pułapki i jakby gracz wcisnął end, więc ona zrobiła taki przewrót przez tą pułapkę i udało się bez szwanku, że tak powiem, przejść przez to. No, ale ja tak nie potrafię, więc zrobię moim sposobem. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie wyszło. Ale to dopiero pierwsza próba. Ja, no, możliwe, że będę musiała niestety życie sobie doładować. Ale jeszcze spróbuję. Bo to trzeba w odpowiednim momencie niestety zrobić. Znaczy niestety, stety, zależy jak na to patrzeć. Nie wiem. Ja chyba w złym momencie robię ten roll. Teraz było prawie dobrze, tylko akurat ostrza były w środku. O! Perfekto! Perfekto. Czy coś tu mnie chciało zabić? O nie! No to teraz to już na pewno muszę doładować życie. Te skubańce mnie teraz będą zżerały. No fuck! Pewnie po to była też ta pokornia, żeby ją zabrać. Nie. Aha, tu już nic nie ma. Czekajcie, bo się zastanawiam, ale chyba nie ma stąd wyjścia innego. Muszę wracać tą samą drogą. O nie. Czy one tu wejdą? A nie! Jest! Jest! Klapa się otworzyła. Dzięki. Dzięki, gro, nie jesteś taka wredna. Przynajmniej przez tą pułapkę nie muszę przychodzić. No gdzie z tymi skarabuszami? Idźcie won! No. Ej, one mnie jeszcze gonią? Czy mi się wydaje już? Już mam w mózgu jakieś mrówki chyba. Dobra, uff. Udało się. Aha, dobra, już wiem. Już się zastanawiałam, Boże, gdzie zgubiłam jeden sekret. Ale jeszcze jeden przed nami, tak, faktycznie. Zapomniałam. Musimy tam wrócić teraz na górę. Gdzie jest ten nietoperz wredny? O, tu lata. Masakra. I tu pan... Jezu, nienawidzę nietoperzy. Jest tu jakiś sposób? Chyba nie. Chyba muszę znowu skakać po tych głupich linach. Dobra, damy radę. Spinamy pośladki i Lara Croft, że tak powiem, spinamy też. Chociaż nie, to może źle zabrzmiało. Ja już jestem zmęczona, nie zwracajcie na mnie uwagi. Dobra. Przynajmniej ogarnęłam mniej więcej, jak to zrobić. Może jeszcze trochę? A, tu
to już nie doskoczy. Aha, teraz nie wiem, czy zapisałam. Husiu. No na tą jedną linę nie jest problem, tą drugą jest problematyczna bardziej. Dobra, może na sam dół zjadę. Mech. Dobra. Nie, muszę panować nad sytuacją, bo ja to ja. Ojeju. Laro, proszę cię, tak ładnie skakałeś ostatnim razem. Na tamtą linę. Więc grzecznie zjedź na dół. I grzecznie skocz tam. O, świetnie, idealnie. Teraz musimy się w odpowiednią stronę obrócić, bo nie chcemy już do sekretu, tylko chcemy tu. O! Więc musimy się przestać bujać. Bo już nie chcę trzeci raz to robić. Albo czwarty, albo pierdyliard, nie wiadomo który. Więc niech ona się przestanie bujać. Ja zaczerpnę herbatki. Już mi się zimna zrobiła. Za długo już tu siedzę przy tym poziomie, nie? Dobra. Zapiszę lepiej. No, nigdy nie wiadomo, a... Dobra. Na supa, moja droga. I teraz musimy się bujnąć. W sumie chyba w to samo miejsce. Nie wiem, czy tam bym nie doskoczyła, a chyba nie, bo tam jest taki sufit trochę głupawy. Okej, okay, aha, teraz do góry, up. No i teoretycznie możemy sobie iść już tamtą wnęką, natomiast jeśli chcemy się dostać z sekretu, czyli tutaj, tam wyżej po prostu, to musimy sobie jeszcze pociągnąć za tą dźwignię. Tak, sprytnie ukrytą. No, i w ten sposób podnieśliśmy sobie bloczek, bez którego byśmy się nie dostali tam na górę. Tu jest ten! Uzi! Ale w sumie Uzi mamy, prawda? Mamy Uzi. To myślałam... Dobra. Myślałam, że jakaś nowa broń, ale Uzi to też dobrze, bo naboje dostaniemy. Mamy dużą apteczkę i jeszcze naboje do kuszy. Dawać. Dobra. No i to w sumie koniec, jeśli chodzi o sekrety w tym poziomie. Zebraliśmy wszystkie, wow, po prostu. Nie sądziłam, że zapamiętam je wszystkie, bo to jest niestety problematyczne. Tak, i wyszliśmy to, co ja mówiłam, że będzie losing path, nie? Znaczy, no... Tędy wychodziliśmy wygraną ścieżką. Tędy przechodzimy właśnie ścieżką przegranego. Fajnie to jest połączone. Bardzo podobają mi się takie pomysły na kilka ścieżek w danym poziomie. To jest super. Super pomysł. No, także fajna sprawa. Mamy wszystkie sekrety. No właśnie się martwiłam trochę, bo mówię, że będzie mi ciężko chyba zapamiętać przynajmniej, gdzie niektóre były, bo niektóre pamiętałam sama.
Niektóre nie były tak trudne, natomiast, no, znaczy, no, wszystkie w sumie nie były aż tak bardzo trudne, dało się je zauważyć, ale, no, ale jednak, na przykład to z tymi podpalaniem pochodniami, to trzeba się było trochę, powiedzmy, więcej namęczyć niż tam po prostu wejść w jakąś wnękę i już zadziałało, czy coś takiego, także. Słodkie widoki na Lare. Dobra, zapiszemy sobie tutaj grę, bo zaraz włączy się scenka, która ma frapsowe problemy, więc jedziemy. For I have served the god of light, Horus, at the time of plagues. To read this inscription means that the ruler of darkness is free. Set is released to walk abroad amongst the mortals, enlisting his armies of the night to serve him. He who removes the amulet and releases the dark power of Set shall summon the sun god Horus, for only the power of light will again imprison him. By the power of the amulet and armor of Horus shall Set, the ever-living, be confined for all eternity. Summon the light of Horus through the light of the millennial constellations into his temple beneath the ageless pyramid. Into his likeness set in stone. With his amulet and his armor, he is once more poised to battle and defeat Set. Tak, i to by było na tyle z cutscenki. Lara tutaj weszła i poczytała nam inskrypcję. Ja wam zaraz potłumaczę, co to jest, o czym tam mniej więcej mówiła. A zapiszmy sobie tutaj. I jesteśmy w poziomie Guardian of Summercut, czyli po prostu tak jakby dalej przechodzimy w tym samym grobowcu, tylko po prostu no kawałek dalej. Także także o czym tu Lara mówiła? Przede wszystkim o tym, no, czytała, jakim jest zagrożeniem Set. No i ten, kto zabrał amulet, powinien prosić o pomoc Horusa, o czym już w sumie wiemy. No i żeby pozbyć się Seta tak już na zawsze, potrzebujemy właśnie amuletu Ankh, który niestety został nam zabrany przez Von Kroya, i pancerza Horusa. No i musimy przywołać moc Horusa poprzez światło, które wpada do jego świątyni pod wieczną piramidą i właśnie oświetla jego posąg. Także, no i właśnie tylko on może pokonać Seta razem z tym pancerzem i z tym amuletem, więc to są takie dwie jakby rzeczy, których bardzo potrzebujemy do tego celu, aczkolwiek pancerz jest w kilku częściach, o ile pamiętam, więc trochę biegania nas jeszcze czeka. Także zobaczymy, jak to będzie. No, i musimy po drodze jeszcze odebrać amulet Ankh, więc no, zobaczymy. No, także to tyle, jeśli chodzi o tą scenkę. Bardzo fajnie, że tutaj jest całkiem sporo tych cutscenek, filmów różnego rodzaju, bo ja takie rzeczy lubię. No i takie rzeczy dużo właśnie wprowadzają fabularnych rzeczy do rozgrywki, więc to jest bardzo fajne. Sam w sobie poziom grobowiec Summerketa jest no jest klimatyczny. Jest klimatyczny, natomiast mi osobiście o wiele bardziej podobały się te pierwsze poziomy. Nie wiem czemu. Może dlatego, że mam po prostu do nich duży sentyment. Natomiast
fajny pomysł jest na grę w Seneta tutaj i na te dwie różne ścieżki, bo to jest coś, no, jednak tak odmiennego. Natomiast jakoś tak bardziej większy chyba sentyment właśnie mam do chociażby Burial Chambers, które jest po prostu mega fajne. W tym grobowcu może mi jeszcze tak brakło jakichś większych pułapek czy coś takiego, bo tak w sumie nie natrafiliśmy na żadne, nawet na tym, na tej ścieżce przegranego to nie było jakoś specjalnie, nie wiem, bardzo problematycznych rzeczy. No, trzeba było się trochę nabiegać, ale na ogół no ta ścieżka nie wyglądała aż tak strasznie, jakby można było sobie wyobrażać. Mogłoby być tam na przykład więcej pułapek właśnie różnego rodzaju. No, ale co do pułapek, to jeszcze wrócimy do tego tematu później, w późniejszych poziomach z Tomb Raider 4, bo pułapki potem są coraz gęstsze. Przynajmniej z tego, co pamiętam. No. Także to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo, bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak taka forma Wam się podobała, ale myślę, że... Znaczy, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo widziałam komentarze pod odcinkiem z tego wyścigu po Iris i tam pisaliście mi, że to całkiem fajny pomysł, żeby pokazać dwie ścieżki. Więc mam nadzieję, że tu może też Wam się spodoba i bardzo Wam was nie przynudziłam moimi tłumaczeniami długimi i grą w Seneta. No, także dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Tomb Raider 4. Cześć!